Witam serdecznie, Luka z tej strony. Dzisiaj pokażę, co mam nowego w moim komputerze, co mi się zmieniło, co dodałem. Filmik jest taki trochę pokazania, jak wygląda komputer mój. To więc zaczynamy. Tak, system chłodzenia dodałem. Miał być materiał na temat tego systemu, ale raczej o temat tuningu, ale niestety czas się nie wyrobiłem. Jeden wentylator, drugi jest tutaj. Tutaj go mam, drugiego wentylatora. Kosteczki RAMu dodałem. Dwie. To jest 16 giga RAMu. Czy będę próbował coś innego? Nie. Jeden dysk jeszcze dodatkowo, 250 giga doszedł. Mały, ale jest bardzo fajnym dyskiem. To jest jako też przenośny dysk. Czemu system nowych chłodzenia troszeczkę dałem? Ciepło jest trochę na dworze. Komputer jest trochę na wyższych obrotach, pracuje, więc czasami trzeba troszeczkę mu dać więcej chłodzenia, żeby miał taką samą temperaturę, ale żeby był chociaż troszeczkę miał możliwości pracy wydajniej niż inne komputery. Wiem, trochę syfie w tym komputerze. Trzeba go trochę chyba posprzątać. Chociaż powiem, że teraz go zaczynałem posprzątać. Ja dziękuję za uwagę. Idę dalej sprzątać komputer w komputerze. Tak. Co do wydajności tego procesora, jestem zadowolony. Niby jest stary, niby z 2002 roku, sześciordzeniowy, ale wydajność ma bardzo dobrą do ceny. Trzeba patrzeć też wydajność do ceny. Niech składa się komputera z, na przykład damy mocny bardzo procesor Intela. A moja sugestia, jeżeli chcecie na przykład złożyć komputer, to trzeba też patrzeć na podzespoły inne. Może dacie, macie ograniczoną ilość pieniążków, a dacie bardzo dobry procesor, płytę kijową, czyli jakąś tam pod ten z najtańszą z wersji płyty głównej, a się okaże, że płyta główna nie spełnia swoich wymagań i komputer strasznie śmiga wolno. Na przykład też dużo trzeba, ja tam nasz tak standardowo 16 giga RAMu dałem i powiem szczerze, że jest i optymalnie tego RAMu wystarczająco, tak samo jak jest procesor, chociaż mała niespodzianka będzie, o ile dozbieram, zmieniam procesor, prawdopodobnie pójdzie procesor z serii 8. Bo z serii 9 zauważyłem, że jest bardzo dużo watów wiernicza, czyli bym musiał jeszcze dodatkowo zasilacz wymienić. I tak będzie wymienione, ale to bym musiał od razu wymienić zasilacz i lepsze trochę chłodzenie, bo niby jest dobre to chłodzenie, ale ja podejrzewam, że na tym procesorze by chłodzenie nie dało sobie rady. Chociaż powiem szczerze, że z tym systemem chłodzenia jest dobre. Może zainwestuję w chłodzenie wodne. Co myślicie o systemie wodnym? Cieczowym to jest raczej. Czy to warto używać, czy nie warto? Jak macie opinię, to zapraszam do komentarza typu. Oczywiście łapeczkę w górę i zasubskrybujcie. Pójdźcie, czyli dodajcie do ulubionych, nie? Widzę, że bardzo dobrze
Jedna osoba się dobrze wypowiada, dziękuję bardzo. Ja wiem, obiecałem, że mam ci nagrać ten filmik, zapomniałem, ale ci niespodziankę zrobię we wtorek. Może będzie fajny filmik. Wrzucę, dziękuję bardzo. Ja kończę za uwagę. Filmik wrzucam. Dzisiaj wyjątkowo, czyli w sobotę, żebym był na niedzielę, a ja kończę wam za uwagę. Miłego dnia, pa, pa.